Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Chociaż właściwie dzisiaj nie danie, bardziej napój, bo robimy domowy jogurt. Od czasu filmu, w którym go pokazałam, podpytywaliście mnie nieraz, jak go robię. Jest to banalnie proste, więc pomyślałam sobie, że nagram i będę do tego filmu linkować. Taki jogurt robi się naprawdę bardzo szybko i smakuje wyśmienicie, więc polecam. Przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Dobra, mówimy o jogurcie naturalnym, bo potem na bazie tego jogurtu można robić sobie jogurty smakowe, dodając owoce, soki i tak dalej. Dzisiaj robię jogurt naturalny i o takim będę mówić. Aby zrobić jogurt w domu, można kupić sobie jakąś specjalną jogurtownicę, czy jakkolwiek nazywa się takie urządzenie do robienia jogurtów. Ja korzystam po prostu z garnka i zwykłego słoika i grubego ręcznika kuchennego, którym zabezpieczam temperaturę i to w zupełności wystarcza. I ten właśnie sposób Wam pokażę. To jest ten słoik, ma trochę mniej niż 1 litr, 900 ml bodajże. I w tym słoiku odmierzam mleko, czyli wlewam mleko mniej więcej do 3/4 wysokości, bo resztę zajmie jogurt. I następnie ze słoika przelewam mleko do zwilżonego wodą garnka. To jest zwykłe, świeże mleko, może być też UHT, chociaż ja UHT nie kupuję, więc mówię o takim zwykłym mleku, które w ciągu kilku dni trzeba wypić. I podgrzewam je teraz co jakiś czas mieszając. Jeżeli mleko nie jest UHT, to trzeba je zagotować, a następnie ostudzić do pożądanej temperatury. Jeżeli jest UHT, to wystarczy je po prostu tylko podgrzać. Ja zagotowuję, a następnie zostawiam w garnku, aż ostygnie do 40 stopni Celsjusza. Można tu skorzystać z termometru, po prostu wsadzić termometr do mleka i zobaczyć, kiedy będzie ta temperatura. Lub jeśli nie macie termometru, to 40 stopni Celsjusza to jest mniej więcej temperatura ciała, więc wystarczy czysty palec włożyć do mleka i jeżeli kilka sekund trzymamy ten palec w mleku i ono nas nie parzy, no to jest dobrze. Musi być po prostu trochę cieplejsze od temperatury ciała. I teraz przelewam to do słoika i do tak przygotowanego mleka trzeba teraz dodać bakterie, więc albo kupujemy takie specjalne bakterie dostępne w formie suchego proszku, można je kupić w internecie, wystarczy poszukać, bezproblemowo można je znaleźć, lub po prostu sięgnąć po jogurt naturalny ze sklepu, czyli kupić jeden kubeczek takiego jogurtu, ale musi być na etykiecie, w sensie gdzieś na opakowaniu napisane, że tam są żywe kultury bakterii, bo nie we wszystkich jogurtach one są, więc trzeba to sprawdzić. I ja właśnie taki jogurt tutaj mam, 200 ml. Dodaję do mleka, mieszam, starannie rozprowadzając jogurt w tym mleku, po czym zakręcam i słoik owijam grubym kuchennym ręcznikiem po to, żeby utrzymać temperaturę. I od tej pory jogurt robi się sam. Cały proces zajmuje kilka godzin. Można powiedzieć, że od 5 do 8 godzin, w zależności od tego, jaka temperatura otoczenia, jakie mleko i jaki jogurt mamy. U mnie zazwyczaj 8 godzin i jest gotowe, chociaż w chłodniejsze dni, na przykład o tej porze roku, bywało, że i 12 godzin trzymałam w ten sposób mleko w jogurcie, zanim osiągnął ten finalny jogurt pożądaną konsystencję. Więc zostawiam i wrócę, kiedy to będzie gotowe. No i po tym czasie wygląda tak, zobaczcie. Taki w sam raz do picia, taki gęsto płynny. Jeśli wolicie takie bardziej gęste jogurty typu greckiego, to są na to co najmniej dwie metody. Przed dolaniem do mleka jogurtu wystarczy odparować mleko, czyli gotować przez około 2 godziny na bardzo małym ogniu. W tym czasie ono znacznie odparuje i jogurt otrzymany z takiego odparowanego mleka jest gęsty, no bardzo gęsty. Lub można skorzystać z drugiej metody, bo mi się nigdy nie chce gotować tego mleka 2 godzin, więc robię to po prostu w ten sposób, że gotowy już jogurt przekładam na wyłożone gęstą gazą sito, kilka warstw tej gazy musi być, lub na przykład czystym ręcznikiem papierowym, takim bez nadruku, wykładam to sito, wlewam jogurt, przykrywam i zostawiam na tym sicie przez noc w lodówce. Ta serwatka wtedy ścieknie, a na sicie zostanie taki dość gęsty jogurt. Jeśli będzie stał długo, to będzie wyjątkowo gęsty, taki nawet wręcz przypominający serek do smarowania. Więc ja chętniej korzystam z tej drugiej metody, dlatego że to wszystko dzieje się samo, bez mojego udziału powiedzmy. Po prostu stoi sobie ten jogurt i odcieka i następnego dnia mam już wszystko gotowe. No i to chyba tyle. Po zakończeniu procesu dojrzewania tego jogurtu trzeba go szybko schłodzić i wstawić do lodówki, czyli ja po prostu zakręcam słoik, wstawiam do lodówki i zużywam w ciągu najbliższych 2-3 dni. Tak jak klasyczny jogurt. Mam nadzieję, że patent Wam się przyda i że zechcecie go wykorzystać. Jak sami widzieliście, jogurt wychodzi znakomicie. Nie wiecie jak smakuje, ale uwierzcie mi na słowo, smakuje bardzo dobrze. Jest taki bardziej delikatny niż ten jogurt wyjściowy, który dodawałam do mleka. Zresztą im dłużej on będzie stał w temperaturze pokojowej, ten smak będzie taki bardziej wyrazisty. U mnie maksymalnie 12 godzin i to wystarcza, ale z reguły wokół 8 godzin to oscyluje.
Wszystko precyzyjnie rozpisane zostanie jak zawsze na blogu Skutecznie TV. Bezpośredni link do tego wpisu wkleję w informacjach pod filmem. Gdybym czegoś tutaj zapomniała powiedzieć, a przypomni mi się już w trakcie edycji tego filmu, no to oczywiście dopiszę to w tym wpisie na blogu, więc po prostu kliknijcie, przeczytajcie. Tam będzie wszystko napisane od A do Z, według tego, co ja u siebie w domu robię. No i to chyba tyle. Kończę film, bo nie chcę go bez sensu przedłużać. Jogurt jest smakowity, cały proces jest bardzo prosty, więc gorąco zachęcam. Dziękuję za uwagę i smacznego życzę.